Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam chipsy kokosowe opiekane. Jako taka alternatywna przekąska do innych niezbyt zdrowych przekąsek z różnymi chemicznymi dodatkami albo innymi rzeczami. Mamy tego 40 gramów. Kaloryczność tego to 230 kilokalorii. Bardzo króciutki skład. Płatki kokosowe, cukier, sól i to tyle. Żadnych konserwantów i innych dziwnych rzeczy. Wyprodukowano to w Wietnamie. I same kokosy też pochodzą z Wietnamu. Mamy opakowanie z zamknięciem strunowym. Jakbyśmy nie zjedli całości, a chcieli nieco później dojeść, to sobie zamkniemy takie opakowanie i zjemy w innym terminie. Ale to jest taka malutka porcja, więc raczej to jest na raz. Takie powiedzmy lekko chrupiące, niezbyt dużo. Na pewno smakują całkiem inaczej niż takie nieopiekane wersje, bo takie też są. No, smak kokosa jak najbardziej w porządku. To wyłącznie dla osób, które lubią kokosy. Jak nie lubią, no to raczej takich chipsów nie polubią. Ja lubię smak kokosowy, więc jak najbardziej dla mnie takie coś odpowiada. Nie czuć tu tego takiego słonego posmaku czy coś w tym rodzaju. Bardziej taki kokosowy, dodatkowy taki właśnie opiekany posmak. Nie jest to przecież robione w jakimś gorącym tłuszczu czy coś w tym rodzaju. Zazwyczaj niezdrowym, a tylko tak lekko opieczone. I bardzo świetnie to smakuje. Polecam taką wersję, jak i zapewne jakieś inne. Chociaż te inne też pokażę. Ale to jak najbardziej jest, jak dla mnie, pod względem smakowym ok. Dodatkowe informacje, jak to zwykle u mnie bywa, będą podane pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.